No elo, witam, to jest Beast Battle Simulator, ja jestem oczywiście Flotar, jeżeli ktoś nie wie, to teraz już wie, chociaż nie wiem jakim cudem tutaj weszliście, skoro nie wiedzieliście, że to ja, nieważne, e, słuchajcie, Beast Battle Simulator, dawno tej gry nie było, w sumie nie mam pojęcia dlaczego, ona jest dobra, ona jest fajniutka, e, sobie tutaj nawet jeden odcinek nagrałem, którego nie widzieliście, po co w ogóle ja wam to mówię, skoro go wy nie widzieliście, tego nie ma i lecimy dalej z misjami, ta misja jest naprawdę trudna, e, dla tych w ogóle osób może, czekajcie, może zapomnieliście w ogóle na, na czym polega ta gra, słuchajcie. Wybieramy sobie mapę, jest to wariacja na temat Tapsa i tych innych gier, gdzie po prostu zderzają się dwie armie. Po prostu tutaj są bestie, czyli jakieś zwierzęta, dinozaury, e, działka, czołg ostatnio dodali, też sobie przetestujemy i uwaga, pokazuje Wam na czym dokładnie ta gra polega. Bierzemy sobie, stawiamy jednostki, stawiamy z, dru z drugiej strony jednostki i patrzymy, jak, się, e, jak one walczą. Pięknie, Na, naprawdę pięknie, jest dużo krwi, także bardzo ciekawa gra. Lecimy sobie oczywiście z misjami, łapka w górę, jeżeli e, chcecie więcej tego typu filmów i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. wezmę sobie szósty poziom, bo tutaj mamy misje, które jakoś musimy tam... E, musimy, musimy, sobie wykonać. I tutaj mogę, ok to są... E, to są zwierzątka... Które są, em, no wiecie, takie agresywne, mięsożerne, dokładnie to chciałem powiedzieć. A tutaj mamy e, zwierzęta roślinożerne i musimy, mamy 1500 pieniędzy, nie nagrywam bez kamerki, bo nie mi się wszystkiego rozstawiać. No, i muszę po prostu w jakiś sposób to. Ogarnąć. Tylko wiecie co? Za bardzo nie mam pojęcia. Właśnie ciekawostką w tej grze jest to, że na przykład stawiamy sobie goryla i temu gorylowi możemy dać minigana i ten goryl wtedy będzie strzelał z minigana. Dokładnie tak, ta, ta, tak to się prezentuje, tak to wygląda całkiem spoko. Sprawa. Weźmy sobie słonika. Kurde, chociaż zobaczcie, że dość trudno tutaj cokolwiek zrobić, skoro, czekajcie, wezmę sobie psy masę psów, okej, okay. um, mogę tobie dać jeszcze w sumie miotacz ognia, to też całkiem dobrze się zapowiada, jeżeli się nie uda tego przejść, to pójdziemy sobie do innej misji, jak widzicie, ten nasz goryl dość <gryl> ładnie napierdziela z tego miotacza ognia i z tego minigana, gra jest bardzo głośna, dlatego wyjmę sobie jedną słuchawkę, żebym po prostu słyszał to, co mówię, żebym nie krzyczał, no... I no, niestety te krokodyle czy tam aligatory no zjadły mnie, tak? Zjadły mnie, były po prostu lepsze, także pójdziemy sobie na poziom, który e, będę mógł przejść bez problemu, albo nie wiem, może z problemami. Tutaj Lizard Swarm Waves. Ok, czyli tu mamy jakby fale przeciwników, z którymi będziemy musieli walczyć. Trzy e, fale kompsognatów, tak? Kompsognaty mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Jeżeli nie, no to no to trudno, przecież one nie żyją już te dinozaury, także... Dobra, nieważne. Ok, e, mamy trzy fale. Czy to są, chodzi o te trzy fale, czy później będą jakieś kolejne nadchodziły? Wydaje mi się, że to drugie. Także co mogę sobie tutaj postawić? Mogę na przykład zrobić coś takiego, że e, będę miał e, takie działko z miniganem. Całkiem fajnie to wygląda, tylko wiecie, to kosztuje kurde bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dlatego coś innego to musi być. Może z shotgunem. Ok, z shotgunem wydaje się całkiem spoko. I muszę jeszcze, może wilki. Jeżeli bym wilków sobie nastawiał troszkę, zaraz się przekonamy, czy w ogóle coś takiego, coś takiego nam zadziała. Bo tutaj wiadomo, mechanika jest dość prosta i te animacje tych wszystkich postaci też są bardzo proste. Ok, na razie jest całkiem spokojne, tak jak mówiłem. Tu już biegnie druga fala. Mam nadzieję, że w ogóle z pierwszą uda się cokolwiek tutaj zrobić. Ja pierdzielę. I trzecia, kurde, trzecia fala biegnie. I zobaczcie, one mi już zniszczyły działko, także. No nie przejdę tego. Po prostu tego nie przejdę. Znaczy oczywiście mógłbym się męczyć z tymi poziomami, znaczy męczyć, kombinować, różne taktyki i tak dalej. Ale my też chcemy popatrzeć wow, kamikadze. <grytania> Okej, okay, bombowe zwierzęta. No spoko. Dobra, to może być całkiem ciekawe. Nawet nie wiedziałem jak zareagować, bo nie spodziewałem się czegoś takiego, że będą wykorzystywali um, zwierzątka. Czekajcie, one mają bomby w końcu końcówkach. Blow up the using bomb animals only. Aha, czyli te wszystkie zwierzątka będą miały bombę? Bomby? Czy, czy nie będą miały? Tutaj jest moje. Tak, one wszystkie mają bomby. I jak widzicie, mam 600 pieniążków, dlatego weźmiemy sobie. E, weźmiemy sobie po prostu psy. Rozstawimy na takiej, widzicie, dużej, dużej, dużej odległości. I powinno być wtedy e, całkiem, całkiem spoko. Tak mi się zdaje. Dobra, weźmiemy sobie tutaj i niech nie roz... Wow! O kurde, ja naprawdę mogę na dużej, dużej przestrzeni tej jednostki, ja myślałem, że mam taki, wiecie, mały prostokącik i stawiać się te jednostki na tym, a tu się okazuje, hej, no jest, jest całkiem, yy, całkiem lepiej, Ok, pieski zaczynają biec, wiadomo, to są, <ścoughs> kto by powiedział, że psa będę wykorzystywał, Ok, wybuchło. Jopi urdzielę. Ej, to, to jest naprawdę zaromista misja. Podoba mi się, jakby, pomysł na grę, bo niby to jest, wiecie, kolejny symulator walki, ale jednocześnie coś wprowadza od siebie, czyli mamy. Mamy po prostu możliwość zamontowania tych broni na, na przeciwnikach i lecimy dalej, lecimy dalej z kolejną misją, zobaczymy co tutaj będzie, jeszcze sobie później pójdziemy na sandboxa, żeby coś innego przetestować i dziewiąty poziom zrobiłem, Warzone Hill, ok czyli mamy takie wzgórze, którego, którego będziemy musieli, które chyba będziemy musieli przejąć albo obronić, zresztą zaraz się, zaraz się przekonamy. Okej, okay. 4400. Czy tutaj w tych bunkrach ktoś jest? Nie, są tylko te działka. I yy, na no działka ja mam naprawdę prosty pomysł. Tak jak pamiętam, yy, czy znaczy pamiętam, no przed chwilą mieliśmy w sumie tą misję, yy, gdzie nie mogłem nic zrobić. O, kurde, nie, nie mogę tak dużo jednostek. No dobra, wezmę 50 na 50. Dlaczego one są takie wolne, a wcześniej były takie szybciutkie te jednostki. O kurde! Dobra, i powinny te kompsognaty bez problemu porozwalać to? Albo może z problemami. Widzicie, nawet nie muszę wydawać nie wiadomo ilu pieniędzy. Dziękuję bardzo, wygrałem misję najprostszymi jednostkami. Bo pamiętam, że to zostało użyte przeciwko mnie, dlatego, dla, dlatego ja też to użyłem. O nie, i wygląda na to, że muszę jednak te misje jakoś. Em, no, muszę jakoś te misje przejść. Dobra, spróbujemy jeszcze tutaj. Zastanawiam się, zastanawiam się, co ja powinienem użyć, bo widzicie, kolejnych misji niestety nie mogę nie mogę wczytać. Powiedzmy, weźmiemy sobie triceratopsa. Okej, okay, we wezmę sobie trajka. Zobaczymy, czy taki jeden triceratops sobie. wow, 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 wow. z nimi poradzi. Trudno mi to. O Jezu, przyszło za chwilę zabiją. Taką psognaty. ja pierdzę. Proszę, przetrwaj. Mój mocarny. O, wiecie co? Jednak się, jednak się położył, ale było blisko. No, jedną falę powiedzmy, że zatrzymał, później troszeczkę. Wow, ale wąż. Ula la, ale długi. Dobra, weźmiemy sobie węża. O kurde. Aha. Okej. Okay. Ta jednostka też została wprowadzona, taka ciekawostka. Co tu odpierdziela ten wąż? Zobaczcie, on po prostu, o nie, 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 teraz mu się nie uda, teraz mu się nie uda, to już wiem, teraz albo tak, źle wiecie co, Ym, źle po prostu otworzył ten pysk i zamiast te dinozaury wlecieć prosto w jego pysk, no to po prostu poleciały sobie obok, ale spoko, Ym, przynajmniej dzięki temu będę mógł użyć raptorków, użyjemy sobie raptorków, może jeszcze postawimy gazelę? Jedną gazelę? Proszę bardzo. Dobra, dzięki. I teraz powinno się przy... No, udać tą misję przejść... No, czy powinniśmy przejść tą misję bez żadnego problemu, tak? Właśnie, jest nowy rok szkolny, możecie napisać jak tam plan lekcji, czy jest do dupy, czy nawet macie spoko. Ja pamiętam, najgorszy wspominam taki plan lekcji, gdzie... O kurde! Węża mi rozwaliły. Co tu się odwala? E, no, mój najgorszy plan lekcji to był taki, że szedłem na 13 i miałem lekcję do 19.00. No, niby spokoj, hej, wyśpisz się, ale kurde, cały dzień, kompletnie cały dzień po prostu miałeś w plecy, bo przychodziłeś, było ciemno. No i się nic nie chciało, już o takiej godzinie. Czekajcie, jednak się okazuje, że te raptorki no, są, są średnie. Są średnie, musimy coś innego. Mam 300 pieniędzy, chyba że nie, no, nie mogę tutaj nic takiego dać. flamethrower, laser. Laser jest na dystans, long. O laser jest na dystans. A, i mogę dać mu... To... O, wąż z laserem, tego nie było. Dobra, napierdzielać. Okej, okay, Tom, widzicie, pierwszą falę zjadam bez żadnego pro... problemu. Halo, a nie wężu. O nie, dobra. Widzicie, tu wystarczy, że jakby. Z... O, łeb mu urwało. Wystarczy, że zapomnę jakby o jednej rzeczy i już się zaczynają problemy. Weźmiemy jeszcze sobie to Get Revenge on oh, oh, using oh, OK, czyli będziemy musieli użyć zwierząt. Jakie zwierzęta mogłyby sobie z nimi poradzić się? Zastanawiam, mam 1500. Także to nie, nie powinno być jakoś eh, bardzo trudne, ale jednocześnie no jest kurde trudne. Oczywiście mógłbym zamontować te jakieś tam przedmiociki, typu miatacze ognia, ale z tego co sprawdzałem, no to to za bardzo... Eh, nic nie daje. Okej, okay. bym sobie żyrafy. Tak, żeby, wiecie, zmierzyć em, po prostu moc tych jednostek. Czy te jednostki są w ogóle mocne, czy są kompletnymi gównami. No, jak widzicie... Hmm. Hmm. Ej. Co? Żyrafy! Okej, okay, wygrałem. Dobra, czyli jednak te jednostki troszeczkę się różnią od siebie. Spoko. D dziękuję bardzo za wygraną grę. Bardzo mi się to podobało. Teraz uuu, i poziomy mi się ulokowały, ale tutaj spróbujemy jeszcze żyrafami, bo jednak one się okazują troszeczkę no, znaczy dobre, po prostu okazują się dobre. Tylko, że ja mam tysiąc pieniędzy. Gdzie jest żyrafa, 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 girafę? Jeżeli ktoś nie wie jak jest żyrafa, to, to teraz już wie. Okej, okay. czy one po prostu zgniotą tych, te swoje, te potworki. Okej. Okay. Pierwsza fala. Żadna żyrafa nie umarła. Dobra, 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 spokojnie. O, ła, 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 ła. Ja się boję, nie wiem, że. O kurde. Żyrafa, dobra. No, to jest najlepsza jednostka w tej grze. Żyrafa, dziękuję. O jejku. Dziękuję ci, <laughs> dziękuję za wygraną, Żyrafy, naprawdę byłyście bardzo, bardzo dobre. Wiecie co, nie będziemy teraz grali już tych misji, wiecie, tych takich misji wbudowanych w grę, tylko pójdziemy sobie, tak żeby było to po prostu na następny odcinek, pójdziemy sobie na sandboxa. Sandbox też jest całkiem spoko, możemy sobie organizować na przykład... Um, Mecze piłki nożnej, co też jest naprawdę spoko, ale my pójdziemy sobie na sunset, na taką mapę i przetestujemy sobie jedną nową jednostkę, znaczy węża już testowałem, bo wąż też jest nowy, ale jest jeszcze czołg, który chciałbym sobie sprawdzić. Okej, spoko czołg i czy ja mogę mu dać, czy ja mogę mu dać te wszystkie, okej, takiego czołgu powiem wam tak, takiego czołgu nie widzieliście nigdy. Dobra, już mi się to podoba, laser. I musimy, będziemy musieli jakieś, jakoś ten czołg po prostu zniszczyć. Albo na przykład damy jeszcze um, armatki, nie, minigany. okej, okay, dwa minigany. I ja sobie dam. M, najlepszym dinozaurem jest y, chyba Spino, z tego co pamiętam. Mm, tak, Spino, ale my sobie weźmiemy T-Rexa, bo wiadomo, T-Rex lepiej się po prostu ludziom kojarzy, także sobie weźmiemy T-Rex i, znaczy, no, wydaje mi się, że T-Rex jest najbardziej znanym dinozaurem. Mogę się mylić, ale no, tak, jeżeli, wiecie, myślicie dinozaury, a, to T-Rex, albo Raptor, coś takiego bym bardziej próbował. Okej, okay, spróbujemy czołg, za chwilę oczywiście sobie weźmiemy troszeczkę, wow. A, Okej. Okay. <noise> to było szybkie, to wow, się nie spodziewałem. Teraz dwa brachiozaurusy... cztery brachiozaurusy. Dobra, jazda. Napierdzielać się teraz. Wow jak te działka zostały zniszczone? Przepraszam, co tutaj się stało, bo naprawdę nie mam, nie mam zielonego pojęcia, jak to, czy te brachiozaurusy z czegoś strzelały, czy jak. Wezmę sobie na przykład spino, którego też sobie ulepszymy na maksa, damy mu wszystkie rzeczy, jakie możemy. I teraz zobaczymy. Okej. Okay. Za chwilę, wiecie co, spróbuję też jakieś inne jednostki, typu, nie wiem, jakieś o, nie, 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 bez bomb, bez bomb. Spokojnie, bomb nie potrzebujemy, naprawdę. Ok, minigun i teraz... Co tutaj. Dlaczego on pali tak szybko? Dlaczego on pali tak szybko te dinozaury? Dobra, bierzemy sobie. Mmm. Fin... Ojejku, co to są? Finback. A, to są takie dinozaury. No dobra, weźmiemy, zrobimy parę takich dinozaurów. I zobaczymy, czy uda im się obronić przede mną. Kurde, jaki ten czołg jest zarąbisty. Wow, 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 wow. I na razie jest. Okej, okay. chociaż nie, dobra, dobra, on cały czas je ten czołg. Tego nie widzicie, no, ale ten czołg został zjedzony. Tutaj trzeba, trzeba dużo sobie rzeczy jakby wyobrazić. Albo wiem, zrobimy, czekajcie, mam jeszcze lepszy pomysł na, em, na walkę. Zrobimy sobie, tylko przydałby się jakiś koloseum? Hmm, nie, 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 nie chcę koloseum. Albo... Ciul, niech będzie koloseum. Chcę po prostu zrobić same wieżyczki. Dużo, dużo, dużo wieżyczek na dużo dinozaurów. Taki wiecie, wieżyczki oczywiście będą musiały się tam jakoś bronić. Device gear, okej. Okay. Weźmiemy sobie tak minigunów, masę. Dobra. Miotacze ognia, trzy sobie rozstawimy. Przy tym można też postawić jakiegoś shotguna. Okej, okay, tutaj, tak. O, lasery, lasery, lasery muszą być. Pyk, pyk. I sobie weźmiemy na przykład mm, przeciwko z tego A niech będą z tego zaurusy. Na początku, wiecie, tak, żeby one jak najdłużej po prostu szły. Okej, okay, coś takiego. I czy po prostu trzeba zmierzyć, czy w ogóle, kto teraz wygra. I wtedy, wtedy będziemy buffowali, czy tam ulepszali jedną stronę. Dlaczego te. Okej, okay, dopiero te, teraz te wieżyczki zaczęły strzelać, bardzo dziwne. Wow, <laughs> ale mają fajną animację ataku. No, na razie widzę, że te stegozaury nawet nie rozwaliły chyba żadnej wieżyczki? Albo jedną tutaj, może jakaś wieżyczka? Nie, ona okej. Okay. Była ukryta, także musimy jakoś jeszcze dać więcej, więcej tych dinozaurów. Weźmiemy sobie to. O, tutaj. To będzie piękna już armia dinusiów gotowa. To są dinozaury roślinożerne z tego, co wiem. Przynajmniej tak było w Ark Survival Evolved, którego grałem swego czasu. Teraz Ark miał premierę. No, powiem tak. Nie wiem. Nie grałem w sumie, ale czytałem opinie ludzi i... No średnio w sumie zwiększyli tam cenę, jakieś tam są niefajne rzeczy. Może ktoś grał w tego nowego arka po premierze i rzeczywiście jest o wiele lepiej niż, niż, niż było w końcówce 2016 roku, gdzie zakończyłem swoją właśnie grę. Okej, okay, T-Rexy. Ja za kurde T-Rexy! One... im musi się to udać. Znaczy, no, te T-rexy muszą być naprawdę. No dobra, one pokonają, to co ja w ogóle mam, wam będę tutaj gadał? T-rexy, rozpierdzielać już do końca te wszystkie działka. Chociaż jedno działko, żebyście zniszczyły, to będzie naprawdę, naprawdę bardzo dobrze i... Wow, 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 zniszcznie, no proszę tego minigana, one przygniatają swoimi cielskami tylko te wieżyczki. I najlepsze jest to, że... A, że jakby nic... Kompletnie nie robią te T-Rexy. To znaczy, one sobie po prostu biegają, ale hmm, może powinniśmy rozwalić te działka. Nie po co? Pobiegajmy sobie i postujmy. E, I w międzyczasie te minigany, te działka, te shotguny, to wszystko, miotacze ognia nas powykańczają. Także to jest do dupy, nie podobała mi się ta walka. I teraz w ogóle te potwory się, znaczy potwory, dinozaury się e, zbagowały. Weźmy sobie restart i zrobimy. Kurde, kogo mogę jeszcze dać? Czołg! Weźmiemy sobie atak czołgów. O kurde, nie pomyślałem właśnie o czołgach. Że przecież można coś takiego zrobić. A czołgi? Czołgom powinno też się to udać. Wow! Ok, czołgi napierdzielają na dystans i tylko nie, nie trafiają. <grytanie> Ach, halo, czołgi! Czołgi, co wy odpierdzielacie? Wow, 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 wow. wow. Czy, ta, czy to działko nadal działa, jeżeli zostało teoretycznie zniszczone? oni nie trafiają w ogóle. Nie, no te czołgi, okej, okay, inteligencja tutaj jest do poprawy, jest do poprawy, bo to co się teraz dzieje, to jest po prostu jakaś masakra. Ale moi drodzy, ja wam będę dziękował za uwagę, czekam na wasze łapki w górę, na komentarze, jakie może bitwy chcecie zobaczyć na sandboxie, bo wiadomo, będzie 5 misji plus jakieś misje, misje na sandboxie. Wybiorę z waszych komentarzy także dzięki za oglądanie, życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że, że w szkole będzie spoko, że nie będzie żadnych problemów, także do zobaczenia. Cześć, papa, hej!